Dzień dobry. Dzisiaj porozmawiamy o błędach. O błędach w dziedzinie etykiety, które albo wy, albo osoby z waszego otoczenia nagminnie popełniają. Mówienie na zdrowie i smacznego, niewłaściwe przechodzenie w kinie albo mówienie. Tak po prostu. Zapraszam na odcinek. Chwyciłam telefon, bo na początku tego filmu chcę wam opowiedzieć o partnerze dzisiejszego odcinka i prawdopodobnie nie zdziwi was, że jest to BookBeat, czyli aplikacja do słuchania audiobooków, z którą współpracuję od bardzo, bardzo dawna. Od bardzo dawna również używam tej aplikacji prywatnie i jak zwykle screen z mojego rachunku bankowego wam pokazuję, by udowodnić, że ja płacę co miesiąc abonament i naprawdę jest to abonament, który warto opłacać, bo BookBeat umożliwia słuchanie audiobooków w dowolnym miejscu, także offline o dowolnej porze i sprawia, że ta kupka wstydu książek, które czekają na przeczytanie, nie jest aż taka duża. Chcę wam dzisiaj powiedzieć o czterech książkach, a właściwie o dwóch, bo jedna to jest seria. I pierwsza z nich. Jeśli macie przeczytać do końca roku jakąś książkę, to niech to będzie ta, bo jest to jedna z najlepszych książek, jakie ja w życiu przeczytałam, czyli książka Gdzie śpiewają raki. I jest dostępna na BookBeatie, ja niedawno ją przeczytałam i ona nie może wyjść mi z głowy. To jest naprawdę jedna z najpiękniejszych książek o człowieku, o kobiecie, o samotności, o dorastaniu, o tym, jak społeczeństwo traktuje innych ludzi. Coś niesamowitego, wzruszająca, piękna. Koniecznie, koniecznie. Gdzie śpiewają raki? To jest książka, którą trzeba nadrobić i w BookBeatie możecie teraz przesłuchać jej zupełnie za darmo, bo jeśli jesteście nowymi użytkownikami, to przez 45 dni możecie korzystać z BookBeata zupełnie za darmo. 45 dni i 30 godzin jest w tym pakiecie, a ta książka trwa 9 godzin 25 minut, więc spokojnie jeszcze inne zdążycie przeczytać. Wystarczy zarejestrować się, używając mojego kodu AleksandraP lub klikając w link, który znajdziecie w opisie tego filmu. Pamiętajcie tylko, że rejestrując się konieczne będzie podanie danych karty, z których pobierana będzie ewentualna płatność, ale jeśli w czasie trwania okresu próbnego zrezygnujecie z tej subskrypcji, to żadna płatność nigdy nie zostanie pobrana. Obiecałam jeszcze jedną książkę, a właściwie książki i są to książki z serii Poradnik prawdziwej damy. Nie łudźcie się, to nie jest poradnik w dziedzinie etykiety, takie jak są to moje książki, tylko są to kryminały, kryminały z epoki. I są trzy części. Dobre maniery a morderstwo, przewodnik po plotkach i zbrodni i najnowsza przypadek, wypadek czy intryga. Fantastyczne. Ja ostatnio czytałam te książki, dwie pierwsze. Podczas wakacji bardzo dobrze się bawiłam, rozśmieszały mnie naprawdę i wszystkie dostępne są w BookBeatie, który serdecznie, serdecznie wam polecam. A teraz przechodzimy już do tych błędów, więc odkładam telefon. Pierwszy błąd, który na pewno wywoła kontrowersję, ale dlaczego nie? Porozmawiajmy, zapraszam do rozmowy w komentarzach. To mówienie na zdrowie. Czy wiecie, że gdy ktoś kichnie, nie powinno się mówić na zdrowie? Oczywiście, jeśli macie taką tradycję w swoim domu, wśród najbliższych, to w porządku, mówcie, ale w miejscach publicznych, na uczelni, w pracy nie powinno się tego robić. Nie reagujemy na odruchy bezwarunkowe, więc gdy ktoś kicha, nie reagujemy. I tak samo, gdyby ktoś miał jakieś problemy gastryczne, to też nie reagujemy. Przecież nie mówimy wtedy obcym osobom na zdrowie. Byłoby to bardzo niegrzeczne i w przypadku kichania jest tak samo. Na pewno kojarzycie takie sytuacje, gdy na studiach na przykład, w auli ktoś kicha i nagle cała sala się odwraca i patrzy na tę osobę, a jej jest głupio po prostu. Albo w firmie kicha jedna osoba, a z drugiego końca korytarza ktoś krzyczy na zdrowie. Mało eleganckie, naprawdę mało. Gdy ktoś kicha, nie reagujemy, ani nie przepraszamy, ani też nie mówimy na zdrowie. No tak jak powiedziałam, poza tym takim rodzinnym zwyczajem, jeśli ustaliliście sobie takie normy w najbliższym otoczeniu, oczywiście nie trzeba ich spisywać ani mówić, tylko taka norma została u was przyjęta, to w porządku, ale w żadnych oficjalnych sytuacjach czy w pracy lepiej tego nie robić. I tak samo jest ze smacznego. Nie mówimy smacznego. Smacznego ewentualnie, ale to jest taka pewna nadinterpretacja, ale ewentualnie może mówić gospodarz, gospodyni, osoba, która przygotowała posiłek. Bo jeśli inna osoba mówi smacznego, to tak naprawdę podważa umiejętności kulinarne osoby, która przygotowała, no i trzeba po prostu pożyczyć smacznego, może jakimś cudem magiczne zaklęcie i to się spełni. Nigdy nie mówcie smacznego, wchodząc na przykład do firmowej kuchni. Bardzo często otrzymuję o to pytanie, że ktoś siedzi i je śniadanie,
obiad, cokolwiek, wchodzą kolejne osoby i ta osoba ciągle musi przerywać jedzenie, by mówić dziękuję. Nie, wystarczy uśmiech, skinienie głowy, może później jakaś normalna rozmowa, pogawędka, ale nie dziękuję, bo ktoś nie powinien powiedzieć smacznego. Na zdrowie i smacznego to są dwa słowa, które tak w większości sytuacji warto usunąć ze swojego słownika. I znów, jeśli macie taki zwyczaj w waszym domu, w waszej rodzinie, wśród najbliższych, w porządku, ale nie w oficjalnych sytuacjach, jeśli zależy wam na budowaniu eleganckiego wizerunku. I takim trzecim błędem, o którym naprawdę mało się mówi, a który jest przeze mnie bardzo często widziany w takich miejscach jak kino, teatr, opera, to jest niewłaściwe przechodzenie w rzędzie. Gdy siedzimy sobie w naszym rzędzie, ktoś chce przejść, by zająć swoje miejsce, to nagle okazuje się, że przed oczami mamy czyjeś pośladki. Mało przyjemne, prawda? Gdy przechodzimy w rzędzie, to przechodzimy zwróceni twarzą do osób, które mijamy, a nie pośladkami. Jeśli siedzimy my w tym czasie, to też warto ułatwić sobie przejście, chowając nieco nogi, może wstając, jakoś przesuwając się, tak by było wygodnie. Zachowujmy się wobec innych tak, jak chcielibyśmy, by oni zachowywali się względem nas. Dwa kolejne błędy związane są z umieszczaniem czegoś na stole. I pierwszą rzeczą jest umieszczanie na stole telefonu. Wchodzimy do restauracji, do kawiarni i telefony lądują na stole nawet. Ostatnio trafiają mi się takie grafiki, przesyłacie mi, po której stronie powinien leżeć na stole telefon. Po żadnej. Stół to nie jest miejsce dla telefonu. Ja wiem, że nam się wszystkim wydaje, że my jesteśmy tacy tak niesamowicie ważnymi ludźmi, że musimy być ciągle pod telefonem, ciągle dostępni. Ale może bądźmy dla tych ludzi, z którymi akurat się spotykamy. Miejsce dla telefonu jest w naszej torebce, wewnętrzna część marynarki to jest zawsze dobre miejsce, może w płaszczu, może gdzieś indziej, ale nie na stole. Jest taka gra, którą wam polecam. Jeśli jesteście w takim środowisku, towarzystwie, gdzie ludzie zawsze potrzebują tych telefonów obok siebie, to można, mało eleganckie, ale praktyczne, jest położenie telefonów jeden na drugim i osoba, która pierwsza sięgnie po swój telefon, płaci rachunek. Zapewniam, od razu jakoś mniej ludzie tych telefonów potrzebują. Kolejny błąd to umieszczanie, kładzenie na stole torebki. Drogie panie, możecie mieć drogie, piękne torebki, cudowne, ale to nie jest jedzenie. Ani picie. To nie jest rzecz, która powinna lądować na stole. Zdjęcia na Instagramie to jest właściwie obowiązkowe dzisiaj, żeby obok kubka z kawą były okulary przeciwsłoneczne. Też błąd, ale nie mamy lata, więc może o nim nie będę wspominała, by też leżała torebka. Nie, nie ma na stole miejsca na torebkę. Torebkę umieszczamy, jeśli jest mała, albo na naszych kolanach, albo między plecami a oparciem krzesła, albo jeśli jest duża, to pod krzesłem. Jest o tym odcinek na moim kanale osobny. Zostawiam wam tutaj odnośnik do niego. Tam was serdecznie zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Kolejny błąd to mówienie z pełnymi ustami. Skoro już jesteśmy przy tym stole, to powiem o tym błędzie. Gdy jemy, nie mówimy. Mam wrażenie, że od dziecka jesteśmy tego uczeni. Oczywiście wtedy wynika to z takich też kwestii bezpieczeństwa. Ale gdy coś przeżuwamy, to nie mówimy. To nie jest tak, że gdy siedzimy przy stole i jemy na przykład kolację, to mamy nie rozmawiać. Nie, 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 nic z tych rzeczy. Przy stole rozmawiamy z innymi, ale nie w momencie, w którym przeżuwamy. Inni naprawdę nie chcą oglądać po części strawionego pokarmu w naszych ustach, więc nie zmuszajmy ich do tego. Właśnie dlatego, gdy siedzimy przy stole, to warto jest brać małe kęsy. To jest zdrowsze. To raz, a dwa pozwala nam kontynuować tę rozmowę, ponieważ dość szybko jesteśmy w stanie pogryźć to jedzenie, przełknąć je i móc dalej rozmawiać. Jeśli będziemy brali i brały duże kęsy, to to będzie trudniejsze, a z pełnymi ustami nie mówimy. Na moment odejdę od stołu i przejdę do pracy, bo ja mówiłam o tym już dziesiątki razy, ale to jest zasada, o której czuję potrzebę jako kobieta, żeby mówić, a właściwie błąd, to jest to, że panowie nie podają nam ręki w pracy, nam kobietom. Kilka razy mówiłam, z czego to wynika, w jednym filmie tutaj też o tym wspominałam, znów umieszczę odnośnik do tego filmu, ale czuję, że ten film będzie miał lepszą oglądalność niż ten biznesowy, więc może dotrę do większej grupy osób. W pracy nie ma znaczenia płci, wiek. Więc tutaj nie kierujemy się w pracy żadnymi zasadami towarzyskimi, kto pierwszy. Kierujemy się wyłącznie precedencją, czyli stanowiskami, czyli pierwszeństwem, kto zajmuje wyższe stanowisko.
I owszem, jeśli zajmuje mężczyzna wyższe stanowisko niż kobieta, to on pierwszy inicjuje uścisk dłoni i tutaj może zadecydować, ale jeśli pracujemy na równorzędnych stanowiskach, to nie ma o tym mowy. Panowie, jeśli witacie się z kolegami, a pomijacie koleżankę, to wasze zachowanie jest niegrzeczne. Drogie panie, jeśli czujecie się pomijane w takich sytuacjach, to inicjujcie w pracy też ten uścisk dłoni, oczywiście szanując zasadę precedencji. Kolejny błąd to błąd, który ja niedawno popełniłam i słono za niego też zapłaciłam, czyli mylenie imion i nazwisk. Nie można pomylić czyjegoś imienia i nazwiska. Nie można tego zrobić. To jest bardzo niegrzeczne zachowanie. Ono się będzie zdarzało, ale to nadal będzie niegrzeczne i mnie się zdarza. I nigdy nie jest to miłe, a czasami może nas pozbawić pewnych jakichś zawodowych kontaktów. Ja jakiś czas temu pisałam dedykację w swojej książce i popełniłam błąd ortograficzny w nazwisku osoby, dla której tę dedykację pisałam. Było mi bardzo głupio. Przeprosiłam za to oczywiście, ale ta dedykacja tam została. Zawsze przed spotkaniem przejdziecie na spotkanie biznesowe, towarzyskie, rozmowę kwalifikacyjną. Sprawdźcie, jak nazywa się osoba na spotkanie, z którą idziecie. Nie już w recepcji stojąc, przy recepcjonistce sprawdzamy szybko, nerwowo w telefonie, jak ten ktoś się nazywał. Nie, nie, nie. Sprawdzamy przed wejściem. Powtarzamy sobie kilka razy w głowie. Stosujemy techniki, które ułatwiają nam zapamiętywanie. Ale nie mylimy imion i nazwisk. Jeśli nam się to zdarzy, to trzeba przeprosić, ale nadal będzie to niegrzeczne. Wróćmy jeszcze na moment do stołu, bo błędem, który przy tym stole popełniamy nagminnie, to jest rozpoczynanie jedzenia, zanim inni jeszcze swój posiłek dostaną. Wszyscy przy stole muszą mieć posiłek, żeby zacząć jeść. I tutaj słyszę czasami argument, no dobrze, ale moje zdąży wystygnąć. Trudno, zjesz troszkę chłodniejsze, jeśli jecie ten wspólny posiłek. W żadnej dobrej restauracji posiłki nie są podawane asynchronicznie. Zawsze powinny być podane przystawki razem, pierwsze dania razem, drugie dania razem, desery razem. Może być inaczej, jeśli kelner zapyta na przykład, w jakiej kolejności podać, czyli ktoś zamówił na przykład przystawkę i danie główne, ktoś zamówił tylko danie główne, to kelner wtedy pyta, jak ma to podać. No i tutaj, jeśli tak się umówiliśmy przy stole, to część je, część nie je, różnie to bywa. Ale jeśli jesteśmy gdzieś na obiedzie, na kolacji, czekamy, aż wszyscy dostaną. I wiem, że czasami pada takie, nie no, wy już możecie jeść, ja poczekam. Ale w takiej sytuacji też nie powinniśmy i nie powinnyśmy zaczynać jeść, tylko czekamy, aż wszyscy dostaną. To dobrze o nas świadczy. Zresztą znajdzie tę sytuację, jak się siedzi przy stole takim głodnym, ktoś już je, a my tak siedzimy głodne jeszcze. Nic ładnego. Elegancja to wysiłek, czasem nawet polegający na tym, że zjemy ciut chłodniejsze danie. I ostatni błąd, o którym chcę wam powiedzieć, związany jest z mówieniem. Mówieniem zbyt głośno. Trzeba kontrolować swój głos. Trzeba kontrolować, jak głośno mówimy. Po pierwsze, to czasami warto ograniczyć liczbę słów, które wypowiadamy, ale to, jak głośno one są wypowiadane, także. Są takie osoby wśród nas, które gdy mówią, to słyszy je cała sala i jeszcze okolica, miasto, które gdzieś tam sobie jest, bo tak głośno ktoś mówi. Ja też mam bardzo donośny głos i też to się czasami przydaje, na przykład w mojej pracy, ale dużo ćwiczyłam nad tym i ćwiczę, wciąż łapię się nad tym, że mówię za głośno i się poprawiam. Elegancka kobieta i elegancki mężczyzna też nie krzyczy, jak mówi. Nie chce być zawsze tą osobą, która będzie dominowała, będzie najgłośniej mówiła, spróbuje wszystkich przekrzyczeć. Nie, nasz głos ma być słyszany, ale nie wywrzeszczany, można w ogóle tak powiedzieć, nie wrzeszczymy. Możemy zapytać naszych bliskich, czy zbyt głośno nie mówimy, sami zwracajmy uwagę. Ja czasami łapię się na tym, że gdy za bardzo się już czymś ekscytuję, jest jakaś większa grupa osób, to zaczynam nagle mówić głośniej, ale znów to jest ta samoświadomość, czyli łapiemy się na czymś, poprawiamy, korygujemy i z czasem, czasami długo to potrwa, ale z czasem uda nam się to wszystko skorygować. Bardzo chętnie dowiem się, jakie z waszej perspektywy błędy są najczęściej popełniane przez was i przez osoby z waszego otoczenia, więc sekcja komentarzy jest dla was. Mam nadzieję, że mnie zainspirujecie do kolejnego odcinka właśnie z tej serii, bo już jeden taki powstał. Jeszcze raz gorąco polecam wam aplikację BookBeat. Z kodem Aleksandra P możecie przez 45 dni, 30 godzin słuchać audiobooków
zupełnie za darmo. Link też bezpośredni znajdziecie w opisie tego filmu. Ja Wam za dzisiaj bardzo dziękuję i my widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia.